Witam w Lublinie i zapraszam do krótkiego spacerku po jego ścisłym centrum. W ostatnich dniach tuż obok Poczty Głównej pojawił się dziwny obiekt, magiczny portal, który łączy dwa miasta, Wilno i Lublin. Mieszkańcy Wilna mogą zobaczyć, co dzieje się u nas w Lublinie, natomiast z naszej strony widać to, co się dzieje w Wilnie. Obiekt stanowi betonowy krąg, w środku którego wmontowany jest ekran. To jest właśnie tabliczka, która została umieszczona na cokole tego urządzenia, tego portalu. Otwarcie oficjalne nastąpiło 26 maja, tak jak tutaj czytamy. No niestety szkoda, że nie ma głosu, nie ma dźwięku. Jest tylko sama wizja. Gdyby był dźwięk, to już by było jak wideotelefon. To jest jego druga strona. Jeżeli ktoś jest z Lublina lub okolic, zachęcam do odwiedzenia. A to już nasza oczywiście słynna fontanna multimedialna. W zasadzie jej pełne uroki to widać dopiero w nocy. Organizowane są wówczas pokazy laserowe połączone z dźwiękiem. Ona się mieni różnymi kolorami. Zachęcam do obejrzenia drugiego filmiku, który znajduje się u mnie na kanale. Tam właśnie jest sfilmowany pokaz jednej z licznych atrakcji, które są prezentowane na tej fontannie. Pokaz multimedialny. Natomiast w dzień tak ona wygląda. Zmieniają się wysokość tych strumyków, tak jak widać. Natomiast no nie ma żadnej muzyki, nie ma żadnych efektów świetnych, bo zresztą i tak nie byłyby one widoczne. To tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i zapraszam do subskrypcji oraz do lajkowania lub unlajkowania, jeżeli komuś się nie podobało. Cześć!